same toda la noche. No nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, ay, ay, a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más, ay, ay, a través de la gran oscuridad.
burza nas złapała. Powiem wam, taki motyw. Siedzimy pod krzakiem. Pod krzaczkiem siedzimy. Czekamy. O, życie nie kłamie. No, tam ileś kilometrów musimy wyrobić, gdzie nie mieszka, mówi. Że doktor jej tak powiedział. No i. Widzicie, taka pogoda dzisiaj. A raz kiedyś jeszcze, powiem wam, dwa razy mi tak się zdarzyło. Akurat szedłem ulicą Winnickiego, nie Winnickiego, to tak, to było Winnickiego, o ile się nie mylę, przy Smrodku. I dwa razy złapał mnie deszcz z Georgią Kanadą stałem. Gadaliśmy długo, długo. Także Kanadę poznałem dobrze. Przychodził do mojej siostry kiedyś tam. Widzicie, deszcz naprawdę pada. To nie jest fotomontaż. Także no, Kanadę znałem dobrze, jeśli o to chodzi. Taki, powiem wam, wyznania deszczowe. I Petera Konfederata też bardzo dobrze. No zresztą tutaj na dzielnicy u nas to on był bardzo dobrze znany. I to nie tam, wiecie, z jakichś tam opowieści, felietonów i czego tam jeszcze. Tylko po prostu, no, znany był. Kolega, no. Krótko rzecz biorąc, kto nie wie, no. Ostatnio powiem wam, czytałem takie tam opowieści. I na przykład tam, że... Ale teraz bardziej zaczyna padać, o cholera. I dla osób, które takie są, które są naturszczykami, to wymyślono takie określenie osobowość telewizyjna, nie? Jak on tam jest nikim, no to osobowość telewizyjna i już. Kim on jest? Ani celebrytą, osobowością telewizyjną. No niemniej jednak, no... Tam znaliśmy go wszyscy, a oni byli osobowościami, że tak powiem, z dzielnicy. Tak to wyglądało. Ty, to chyba się to tak szybko nie... Nie skończy, co? No nie, teraz to już rozpadało na dobę. Mysza coś narobiła. Nie? No. Kto mnie zabrał na spacer? No ty mówiłaś, że... Ty, tu liście łupiano się trzeba przykryć. Łupianem przykryć? No. Ty, tam portmonetka leży. Gdzie? Tam. Portmonetka otwarta. A, faktycznie. Ale ja. A, na głowę mi leci. To tylko deszcz. Może jeszcze urośniesz. Ty, patrzcie, tam normalnie ten, promenetka otwarta, widzicie? Tam. A tam. Jakbym wam to pokazać. Myślę, że widać. Dobra, już to sobie pada. Dobra, to wracamy chyba, co? No. No i Peter był znany ogólnie, no. Krótko rzecz biorąc, wracając do tematu, znany. Niektórzy go, no, wiele osób go nie znało, no taka, powiem wam, co dla niektórych to był indywiduum, takie specyficzne bardzo, no ale dla nas ziomal, no po prostu. Wyszło słońce. Właśnie, wyszło słońce, myszka tak zarządziła i wyszło. W końcu co jest, nie? No, w końcu powiedziałam, że ma przestać padać i przestało. No, zobaczymy jak długo niebo wytrzyma z tym nakazem. Myszka mówi, że to jest pięknie i trzeba to nagrać i bez dyskusji. Koniecznie. To jest po prostu tak pięknie, że nie mogę się napatrzeć. A zieleń uspokaja, to wiecie, nie? To patrzcie na zielone, żebyście byli spokojni. Feel like it.
don't feel like it. Musisz trafić do telewizji. Nie, nie. Czekaj, bo ona chciała w tą stronę. Czekaj, do telewizji tylko ją wezmę. No, telewizja w tą przyjechała. W stronę ona chciała. No dobrze, to... Tam ją nakieruj. Myszko, weź, bo głowa. Nie, o, ona chodź. Tu na trawkę chciała. No idź. No idź. Literkę A, proszę powiedzieć. Literkę A. Dobrze. No. Umiesz chociaż literkę A? Teraz niech idzie już sobie. Patrz, na drodze by jeszcze ją ktoś przejechał. A literka A? Chodź, bo mama. Chodź, bo ona jest brzydka. Fuj, co tu mówisz? No hej, wróciliśmy. I tak się rozpadało, już jak wracaliśmy, szybko poszliśmy do auta. I jak już byliśmy tak, wiecie, pół minuty od auta, to jak lunęło i znowu nam się jakoś upiekło. I słuchajcie, będę robiła, trochę już minęło czasu, odkąd wróciliśmy, bo już trochę posprzątałam, kuchnię posprzątałam, odkurzyłam. Jeszcze tylko mi zostało zmyć podłogę, ale najpierw zrobię coś do jedzenia, co będzie na obiad i na kolację. Bo już jestem głodna. O, mąkę muszę wsypać, widzicie? Są takie chmury. O, Rudy wrócił. Z awanturą. Dobra, Rudemu łapki musiałam wytrzeć. Więc tak, mąka, słuchajcie, naleśniki będą, tak jak mówiłam wczoraj. Bo mi został kasz. Tutaj mam bez kaszy, a tutaj mam z kaszą. No. Także naleśniki potem jeszcze będę robiła pesto, ale to później. A tymczasem. Dobra. Podarujemy sobie na razie pudełko. Później uzupełnię. Teraz sobie weźmiemy spaczki, przesypiemy. Wszystko na oko. Słuchajcie, u mnie się dzieje na oko, jeśli chodzi o naleśniki. Już nie chcę jakoś tak mega dużo zrobić, bo. Słuchajcie, ja dodaję najlepiej wodę mineralną, jak mam. A że mam, to dodam. Mam dodać, że gazowaną, mineralną. No. Bo takie naleśniki są lepsze, takie bardziej pulchne, wiecie? Trochę soli. Bez jajek ja nie dodaję, dlatego że wtedy ciasto jest bardziej twarde. A nam nie chodzi o to, żeby było bardziej twarde, tylko nie twarde. I bierzemy teraz. Sprzętos mixeros i będziemy działać. Co znowu? Co to jest za zwierzę? Nienajedzone. Już sobie nagrzeję patelnię. Do naleśników. No i wiecie, jakby się okazało, że nie wiem, za gęste czy coś, to sobie albo dodam mąki, albo dodam wody. I jedziemy z tym koksem.
za gęste. Ja naleśniki robię na oleju rzepakowym. I jeszcze trochę wody. Takie będzie. Słuchajcie, ciasto na naleśniki musi być takie rzadsze, wiecie, takie, o, żeby było takie lejące, a nie takie gęste. Ono musi po patelni płynąć. Okej. Mamy. Sprzęt możemy schować. Na patelnię wlewamy olej. Ale nie dużo, wiecie, malutko. Kropelka. Kropelka. Bierzemy kawałek ręcznika papierowego. Rozsmarowujemy ten olej na całej patelni. Odkładamy na deskę, będziemy go używać. Bierzemy łyżkę do zupy. Wlewamy pełną łyżkę na patelnię. I rozprowadzamy naleśnik, w sensie ciasto, na całej patelni. Możemy wziąć pod uwagę, że pierwszy naleśnik nam nie wyjdzie, aczkolwiek jak robiłam ostatnio, to pierwszy mi wyszedł. Więc całkiem możliwe, że wyjdzie. No i jak mamy rozprowadzone na całej, to na małym płomieniu, czy tam na małej mocy, smażymy. Bierzemy talerz, na który będziemy wykładać. Ja mam taki piękny. Nasz farsz oczywiście musimy podgrzać. Najlepiej w garnku. Jak nie w garnku, to w mikrofalówce. Najlepsza łopatka do naleśników to jest taka, która jest, wiecie, tak wygięta, nie? No. Sprawdzamy. Elegancko, no słuchajcie, no nie wierzę. Pierwszy naleśnik wyjdzie nam. No po prostu szok. Mówię wam, ja im starsza jestem, tym jestem bardziej po prostu perfekcyjna. Tym, co robię, czyli w kuchni aktualnie. Pić mi się chce. Nie lubię gazowanej, ale trudno. Dla mnie będą bez sera, a dla Artura będą z tartym serem jeszcze, wiecie? Więc na gorący farsz dam Arturowi po prostu ser. Ser wlepę na talerzyk. Może sobie też wezmę trochę seru. Zobacz. A wiecie, Artur nie był za bardzo za tymi naleśnikami. No bo mówi, bez mięsa. Ja mówię, zaczekaj. Już kiedyś jadł, bardzo mu smakowało.
Artur to by wolał pewnie z jakimś sosem albo czymś takim. Ale może ja mu jakiś wykombinuję tu zaraz sos. O. Dobra. Jeszcze trochę. Zobaczcie. Piękne. Teraz. Ja zrobię tak, że do tego farszu gorącego dodam ten ser i po prostu zmieszam. Będziemy mieli, tam nawet tak trochę zjem. To tak jak wiecie, do krokietów. Moja mama robi na Wigilię. Taki z grzybami, z serem, z pieczarkami. No, zawsze coś tam po drodze, wiecie, wymyślę. O. Czyż to nie wygląda pięknie? Zobaczcie, taki farsz gorący. Wykładam naleśnik. Tutaj od razu wlewam kolejną kapkę oleju, dosłownie kropelka. Rozcieram moim ręcznikiem. Wlewam ciasto. Oczywiście, no, jeśli Wam ciasto nie skapnie na kuchenkę, to już nie będzie to samo. Musi Wam skapnąć. Chociaż jedna kropla. A że przed chwilą myłam kuchenkę, to tym bardziej. Widzicie? Tak też może się zdarzyć. To wszystko jest, słuchajcie, zaplanowane. To wszystko jest zaplanowane. To, że naleśnik spada na kuchenkę, też jest zaplanowane. Wszystko jest zaplanowane. No po prostu nie wierzę. Także pierwszy nie poszedł do kosza, ale za to drugi idzie do kosza. A mój mąż tam tego wszystkiego słucha, ale nie przyjdzie mi pomóc. Nie. Bo po co? Słoneczko, już idę. Ja sobie poradzę. Ja jestem po prostu... Słoneczko, przecież ja się pytałem cię, czy mam przyjść do ciebie. A ty nie słyszysz, że mi tu naleśnik zleciał? No, ale ja nie mogę takie rzeczy słyszeć, bo... Jak spada naleśnik, to nie słychać. Mhm. Słuchaj, tylko, że coś tu narzekasz. Ale nie interesuje cię to. Kochanie, to. Kotku, to zostaw na razie. Ja to zostawię, ale. To się zaraz, wiesz. Samo wysmaży to. Później to się zrapie już. Samo się wysmaży. No tak, tak. Od temperatury. Widzisz, jaka jestem zdolna? Naleśniki po kuchence latają. Mhm. Takie rzeczy potrafię. Cześć, jak tam zdrówko? Jak tam pogoda u was, kochani? Już lepiej o pogodzie niż... Jakie nie... macie jakieś zajęcia, coś dobrego robicie? Czy telewizja, czy uczucie się, czy co robicie? Patrzą na deszcz, który pada przez okno. Czy śpiewacie może coś? Ale nie wszędzie pada deszcz, to jest właśnie. Co tam dobrego u was? Na spacerze jesteście? Czy wróciliście ze spaceru? To jest, że tak powiem, trochę brudna robota czasami. Ciasto mi się zjada na kuchence. A ja tutaj. To już ci nakładam. O. Takie specjalnie z myślą o tobie zrobiłam. Ojej. Możemy tu mielonki dokroić? Nie, żadne mielonki. Nie? Nie. Chcesz? To dawaj. Nie, to żartuję, bo ja przecież... Będziesz jadł nożem i widelcem? O. Nie, tak to w mułce. Tak? No. Kochani, myszka mi zrobiła smacznego, myszko. Dziękuję. Tak. Mhm.
Ile takich zjesz? Nie wiem, kotku. Nie wiesz. No i co? A mówiłeś, że z warzywami? Bez mięsa? No ale ser jest. No ser jest, ale to nie mięso, tak? Jakoś uratował. Uratował sytuację, ser? Ty to jesteś... Agentos. Typowy agentos. No, także widzicie. Telewizja na żywo. Naleśniki, ale to mi się pierwszy raz w życiu zdarzyło. No, ale zawsze musi być ten pierwszy raz. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No, nic nie zrobisz. No, także tak. Najlepszym się zdarza. Teraz wyjmę dla siebie talerz. No, także widzicie, ser uratował sytuację. A nie wiem, po co ja tą kuchenkę miałam, nie? To jest najciekawsze. Po co ja tą kuchenkę miałam? O, losie. Teraz dla mnie. Teraz ja jem. No. Jestem bardzo głodna. Ty już jednego... Szamałeś. Tak, dziękuję. Zaraz będzie drugi. Dobrze. Co, dobre było? Mhm. No widzisz. Jakiegoś mięsa nie ma? Nie ma mięsa. Mogę ci tu dodać trochę karmy dla kota, jak chcesz. Dlaczego? No zobacz, tam w lodówce nie ma. Jakieś kiełbasy. Nie ma, nie? Metka łososiowa jest. To chcesz metkę? Ale to chyba, to by chyba nie poszło, co? Chyba nie. Ach, metka. Jedz, kochanie, jedz. No i za czym to będzie smakować? To sobie ja później zjem, nie? Delikatnie skosztuję. Każdy kolejny ładniejszy. Z syrą. Placuszki z syrą. Tu masz za 3, bo ci się nudzi. Aha. Taka to jest robota. Dobra. Czekaj, nożyk trzeba, jakiś, przepraszam bardzo. A po co ci do tego? No, już chciałem oddzielić folię, wiesz? Myszka chciała udowodnić, patrzcie. I udowodnię. A jak paznokcie zarywane, ale udowodnię. Nie takie rzeczy. Nie takie, żebyś wiedział. Udowadniała. Włoski kucharz jakiś robię. Ja to robię. No, ale to przecież ja tu skrobię. Podawać. Dobra. I teraz, nie, nie, seru tutaj. Jeszcze? No, no, co to? Co to jest jakieś? Dobra, weź to do mikrofalówki włóż. To
będzie na jednego naleśnika dla ciebie. Dobra, widzicie? No. I na ile? 30 sekund. A co ty jesteś taki umorusany? Jaki umorusany? Z pełną buzią się nie chodzi. Takie to jest dobre. To ja normalnie jestem w szoku. Zostaw kurczę, to mi. Tu są kiełbasa, ja. A ty mi każesz jakieś. No ale to jest zamrożone. No ale to trzeba już. Ja muszę się. Chcesz? Mięsa na ja. Teraz poczekać, tak? Nie chcesz bez mięsa? Nie, ja już chcę szybko jeść, ale wiesz. Ja się wykończę z tobą normalnie. Tak? Już jest dobre? No to ci nie palcem. We włoskiej kuchni się je palcami. A we francuskiej to już nogami. Ustawiam. Masz tu sera więcej niż tych warzyw. Ostrego by dać tutaj. To jest ostre. Aha. Właśnie to jest... zawsze musisz mieć jakieś ulepszone wersje. No ja jeszcze zjem jednego i jestem najedzona jak bąk. Reszta na kolację. No słuchajcie, ja się wykąpałam, jest już w ogóle 23 i zmontowałam film i teraz wrzuca się na kanał, więc jeszcze no trochę to potrwa, myślę, że tak o 12, po 12 pójdę spać i wysuszę jeszcze włosy przed spaniem i chciałam wam powiedzieć, że sorki, ale już jestem dzisiaj zmęczona. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że musiałam jeszcze raz posprzątać kuchnię. Słuchajcie, musiałam jeszcze raz kuchenkę umyć. W ogóle co to za pomysł, żeby sprzątać kuchenkę, czyścić przed gotowaniem, nie? No ale pomyślałam sobie, że jak ją umyję przed gotowaniem, no to już potem będę miała z głowy i w ogóle. No ale niestety wyszło jak wyszło. Podwójną pracę miałam. No niestety. Tak też się zdarza. No. Także kochani, słuchajcie, ja kładę się spać za jakąś godzinę z taką myślą, że no jutro będzie ładna pogoda. No ale niestety prognozy wskazują znowu na deszcz, więc ja wiecie co, naprawdę chciałabym te spacery takie dłuższe robić, bo no bo jeśli jakby teraz spacery są bardziej mi wskazane niż ćwiczenia, no to będę urządzać spacery, a to są w sumie takie wiecie, nawet bym powiedziała momentami bardzo szybki taki spacer to jest. Więc to nie jest takie, wiecie, takie powolne chodzenie, tylko to jest naprawdę dość szybki spacer. No i ewentualnie później bym wdrożyła jeszcze hula hop. Ale myślę, że tyle wystarczy. No ja jeszcze oczywiście tam rozciągam, wiecie, mięśnie,
łydki, rozciągam i jeszcze piłeczką, jeszcze na piłeczce też stopę masuję, także no ja sporo tych rzeczy w ciągu dnia robię, staram się naprawdę jak najbardziej, jak najwięcej wdrażać tych rzeczy, które, że tak powiem, no mogą pomóc, także no nic, działam i nie ma to tamto, trzeba działać. No, słuchajcie, ja sobie dzisiaj zrobiłam peeling, ten taki z Eveline, ten czarny, w czarnej tubie, bo naprawdę ostatnio, no wiecie, ja mam czasami takie dni, że po prostu mam, sorki, mam taką masakrę na twarzy, że normalnie sama nie wiem, jak to się dzieje, ale to jest takie, wiecie, kilka dni i jest ok później, nie? Ale czasami to jest taki po prostu wysyp, że normalnie, nie wiem, po prostu nie da rady nad tym zapanować. Ale z każdym dniem wtedy jest lepiej i lepiej i lepiej. No taki wyrzut po prostu. No, także jak czasami pewnie możecie zauważyć, tak? No bo, jeju, jak nie nagrywałam codziennie, no to mogłam sobie, wiecie, takie dni wybrać, że o, dobra, teraz wyglądam jak idź stąd, a nie chcę mi się malować, to ja nie nagrywam. Ale teraz, słuchajcie, jeju, no każdy z nas jest człowiekiem, każdy z nas ma dni, kiedy ładniej wygląda, kiedy gorzej wygląda, kiedy lepiej się czuje, kiedy gorzej się czuje, a ja nagrywam codziennie i tak naprawdę, słuchajcie, no ja od samego początku, kiedy jestem na YouTubie, nie miałam takich problemów, że o, teraz to ja się nie pokażę, bo jak ja wyglądam, nie, jak miałam ochotę, to nagrywałam, nawet jak nie wyglądałam zbyt ciekawie. I nie widzę w tym problemu, ja nie wiem, no są oczywiście takie kanały, gdzie dziewczyny, kobiety tylko w makijażu nagrywają, nie nagrywają się tak jak ja teraz, że wiecie, wyszłam spod prysznica i w ogóle totalnie zmyta twarz, no są kanały, które, no nie wiem, takie dziewczyny są, które no nie pokazują się bez makijażu, no ja uważam, że to nie jest nic strasznego. Ja nawet, słuchajcie, ja naprawdę jak mam dni, że się nie pomaluję, to ja normalnie idę do sklepu czy gdziekolwiek. Ja nie mam z tym w ogóle żadnego problemu i ja mam nadzieję, że na zawsze mi tak zostanie, bo no też nie uważam, że to jest coś strasznego. No nie chciałabym kiedyś doprowadzić do takiej sytuacji, że wiecie, że ktoś bez makijażu by mnie nie poznał, bo bym wyglądała jak w ogóle zupełnie ktoś inny. Także ja nie mam z tym problemu, mam nadzieję, że wy też nie macie z tym problemu. Moje jedyną zmorą to są moją, to są te przebarwienia na czole, z którymi walczę i na które stosuję różne preparaty, ale one po prostu jak jest lato, to się wyłaniają i tyle. Jak jest jesień, zima, nie. A jak jest lato, przychodzi słońce, to od razu, czy będę stosowała filtry, czy cokolwiek, na noc stosuję witaminę C i naprawdę, słuchajcie, no po prostu, wiecie, nie wiem, jakby było, gdybym tego wszystkiego nie stosowała, bo może by było w ogóle jeszcze gorzej, ale no ale niestety przychodzi ciepło, przychodzi słońce i to się wszystko uaktywnia, ale potem jak się bardziej opalę, to będzie mniej widoczne, także no trudno, no takie coś, a nie inne mi się wydarzyło i co, no ale to też nie jest nic tragicznego, z czym się nie da żyć, tak? No ja z tym normalnie żyję, funkcjonuję i tyle, nie wiem, nie jestem jakąś modelką, że o Jezu, co mi się teraz stało i teraz ja nie mogę iść do pracy, także luz, normalnie luz na takie rzeczy. Każdy coś tam ma. Każdy z nas coś tam ma, także mam nadzieję, że też nie macie z tym problemu. No dobra, słuchajcie, kochani, ja uciekam, kończę tego vloga, w ogóle masakra jakaś, bo wczoraj w ogóle też wam nie nagrałam końca. Jakoś nie przyszłam się z wami pożegnać, przedwczoraj chyba też, ale nie wiem, jakoś tak padłam. Nie wiem, te spacery to naprawdę są, wiecie, takie, nie wiem, jak się człowiek tak wyjdzie, pójdzie do tego lasu czy do tego parku, no jak takie świeże powietrze i się tak wychodzi i się tak dotleni, to później jest taki, wiecie, normalnie
energia wysiada, przechodzę do domu i tak jest, bum. Ale dzisiaj miałam odwrotnie wręcz, posprzątałam i wszystko fajnie, miałam dużo energii, także cieszę się. Myślę, że może na początku to był taki szok dla organizmu, że te spacery, wiecie, a teraz może się już troszeczkę przyzwyczaiłam, bo już jednak kilka dni minęło i może jakoś tak na początku tylko organizm był w totalnym szoku, co tu się wydarzyło. No ale teraz mam nadzieję, że już będzie normalnie, że będę normalnie funkcjonowała, bo byłam taka, słuchajcie, jakby mnie ktoś przez, nie wiem, walcem przejechał normalnie, albo wyprał w pralce i potem ostro wywirował. Tak mniej więcej się czułam, dlatego już późnym wieczorem nie byłam w stanie w ogóle, wiecie, wziąć tego aparatu i coś Wam nagrać, bo byłam po prostu dętka, taka totalna dętka, balon, z którego wypuszczono powietrze. No, ale mam nadzieję, że teraz już będzie ok, jeśli by się tylko jeszcze słoneczko jakieś pojawiło, wiecie, jakby tak pogoda jeszcze się poprawiła. No, kwiatków cały czas nie wsadziłam do niczek, no bo cały czas pada, cały dzień pada i co z tego, że na przykład będzie 5 czy 10 minut, w których nie pada, ja tego nie zdążę zrobić, no a ja też nie chcę się tak spieszyć i w ogóle potem nie wiem, wiecie, żeby mi ten deszcz zmoczył tą ziemię, którą ja tam będę miała i w ogóle no nie wyobrażam sobie tego robić w błocie, więc no muszę poczekać. No niby słuchajcie, we wtorek, jak we wtorek pojedziemy do rodziców, no to nie, ale we wtorek już ma być właśnie słońce, nie ma być deszczu, w środę znowu ma padać, więc ja nie wiem, kiedy ja posadzę te kwiaty. No Artur ma o tyle dobrze, że te pomidory są w szklarni, więc nie ma tego problemu, ale no nie wiem, no będę musiała coś, no jakiś dzień będę musiała wykombinować, złapać troszeczkę słońca i posadzić te kwiatki. Też pokażę Wam, jak posadzę, zobaczymy, jak ja tam skomponuję te kwiatki z sobą, także no mam nadzieję, że mi to fajnie wyjdzie i kolorowo, że będzie, no. Dobra kochani, ja uciekam już tym razem, naprawdę trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się, do jutra. Pa, pa.